dzisiaj w składzie klasycznym, w którym najczęściej te przeglądy robimy. Wypoczęci, świeżutcy, po wakacjach, weselutcy, chcieliśmy się wziąć za debatę sejmową, ale dosłownie w ostatnich minutach przed wyjściem z domu dopadł mnie i kolegów zapewne też news z takiej sfery, która się cieszy dużym zainteresowaniem, ponieważ okazuje się, że fachowe lektury ściśle prawnicze, czego się nie spodziewałem, tu, kiedy pamiętacie państwo, przeczytałem takie pismo prawnicze, stało się to hitem internetu po prostu. Więc okazuje się, że ta tematyka prawnosądowa bardzo ludzi interesuje, więc może zacznijmy od tego wydarzenia prawnosądowego, triumfalny comeback Romana Giertycha, tym razem w roli obrońcy Michała Tuska. Tak, proszę państwa, Romek znowu pisze pozwy. To jest news dzisiejszego dnia. Michał Tusk poczuł się urażony sposobem, w jaki różne gazety, a zwłaszcza jedna gazeta sprawozdawała i omawiała sprawę Amber Gold. Która gazeta? No to można się domyślić. Donald Tusk, kiedy w Sejmie przemawiał, o tym będziemy jeszcze mówić, i opowiadał o tym, jak to zawiodły poszczególne osoby, ale przecież nie mechanizmy państwa, to zaczął właśnie od tego, że jego syn był tak prześladowany przez pewną gazetę. I to jest ta gazeta, w której ja pracuję. Tę miał na myśli Donald Tusk najprawdopodobniej. No i dzisiaj już wiadomo, że przeciwko tej gazecie właśnie, czyli przeciwko Faktowi, Michał Tusk zamierza złożyć pozew. Zamierza również złożyć pozwy przeciwko paru innym pismom, tylko tak się składa, tam Wprost, Super Express i nie pamiętam, czy coś jeszcze, Staszku? Nie. Wprost, Super Express i Fakt. Tylko tak się składa, że o ile z Super Expressem i Wprost Michał Tusk chce się ułożyć, chce zawrzeć ugodę sądową, to z Faktem się nie chce układać, tylko chce doprowadzić do procesu. Być może to jest inspiracja właśnie Romka, bo Romek, jak państwo pewnie pamiętają, już w imieniu Radka Sikorskiego przeciwko Faktowi inny pozew złożył. Radek Sikorski się pewnie spodziewał, że firma się ugnie, przestraszy, no bo sprawa była taka delikatna, tam chodziło o antysemickie wpisy na forach, no ale firma się nie przestraszyła, no i prawdopodobnie dlatego, tak sądzę, to jest moje przypuszczenie, Romek tym razem się zawziął i postanowił tutaj powalczyć. No i bardzo jestem ciekaw, jak ten pozew będzie brzmiał dokładnie, bo o co tutaj chodzi? No, okazuje się, że Michałowi Tuskowi przeszkadza to, że był pokazywany w kontekście afery Amber Gold i że za bardzo myśmy się na nim skupili. Ciekaw jestem, jak tutaj by to wymierzyć można. Czy oni będą na przykład to mierzyć pozycją tekstu na kolumnie, liczbą tekstów, czy liczbą, ile razy się pojawiło nazwisko Michał Tusk, a może jakiej wielkości był jego konterfekt, który był przy tym tekście. No nie wiem, w każdym razie jakoś że za bardzo się na nim skoncentrowaliśmy. Czekamy oczywiście na pismo. W jutrzejszym wydaniu Faktu ta sprawa będzie skomentowana. No i ja powiem szczerze, mam nadzieję, że dojdzie do procesu, bo może być arcyciekawy. Ja muszę powiedzieć, że po tym jak krakowski sąd, bo to jest pewien precedens w tej sprawie, krakowski sąd wymierzył proporcje w biografii Lecha Wałęsy i stwierdził, że tam nie jest wystarczająco w książce uwypuklone pozytywne zasługi Lecha Wałęsy i wyrokiem, chyba nieprawomocnym na szczęście, ale wyrokiem sądu zobowiązał wydawcę, że ma dopisać, że Lech Wałęsa poza tym wszystkim to był wielki, wspaniały, zasłużony. Bo mówisz o sprawie przeciwko Arkanom. Tak, to już mi szczerze mówiąc nie w apelacji jest w stanie wiele dziwić. W apelacji na szczęście ten wyrok został zmieniony, więc się nie ostał. Ale to jest jakiś, no tak, kolejny krok w pokazywaniu, że sędziowie, jak to ujął pan prezydent, jestem pozwany za cytowanie pana prezydenta, to też ciekawe, ale mimo wszystko to taki autorytet prawniczy zacytuje, sędziowie są rozgrzani. Sędziowie są rozgrzani, będziemy sprawdzać ich stopień rozgrzania. Staszku, czy masz komentarz do tego wydarzenia sądowo-prawnego, czy chciałbyś przejść już do nie, wydarzeń tygodnia? Bo tu są dwie bardzo zabawne rzeczy. Pierwsza zabawna rzecz, będę mówił tak trochę za kolami, żeby mnie ten pan nie pozwał, bo po co mam chodzić z nim do sądu.
Więc najzabawniejsze jest to, że ten pan wymyśla te pozwy. Nie te ofiary wszystkie, tylko on przychodzi i mówi, słuchajcie, może by tu kogoś pozwać, ja znowu będę sławny. Ta stacja, co to jest szalenie niezależna od rządu, zaprosi mnie 790 razy zamiast 200 tylko. I będzie o tym opowiadał, a ty pokażesz tym szmondakom z gazet i z różnych instytucji medialnych, jak można ich załatwić. Bo to jest taki komunikat o to, o którym w zasadzie się nie mówi, ale on zupełnie nie jest zabawny. To jest mówienie tak. Jeśli są jeszcze jacyś durnie, którzy krytykują rząd i chcą mieć reklamy spółek Skarbu Państwa, to my im albo wybijemy krytykowanie rządu z głowy, albo spółkom Skarbu Państwa powiemy, co mają z tymi palantami robić. Więc to jest bardzo zabawne i umacniające demokrację. I to jest ciekawe, ponieważ wydawcą faktu, którego, na którym to wydawcy wyraźnie chce zemstę srogą wywrzeć Michał T., bo to już chyba tak trzeba mówić w tej sytuacji. No, powiem inaczej, powiem z tego pisma, co ja cytowałem, Powódka. Powódka, bo w moim piśmie, czy państwo nie czytałem, Adam Michnik występuje jako Powódka. To jest też jeden z ciekawych, akurat w tych fragmentach prawniczych. Zapomniałem o tym powiedzieć. Więc... Po jednej wódce chyba nie był, po więcej. Więc jeżeli Powódka tutaj rzeczywiście wywrze srogą zemstę na wydawcy Axel Springerze, czy Ringer Springerze, to go pozbawi reklam, ale pozbawi również reklam Lisa, który przecież jest tak, tak pro, że już chyba bardziej pro to być nie można. I nie mam na myśli pro od profesjonalizm bynajmniej, tylko jest to ciekawe, patrzcie państwo, to tak trochę jak za Stalina. Nie wiadomo, za co można podpaść. Można się strasznie starać i też po uszach dostać. Wydawca złoży samokrytykę i fakt zostanie odcięty od organu towarzysza rudoogoniastego. Natomiast drugi zabawny moment tego wszystkiego, bo to wszystko ma swoje kulisy, jest taki, że ten młody pan, to on się pchał po prostu do mediów i on nawet sobie sesję urządzał z tymi dziennikarzami, których teraz chce skarżyć. On tam ma jakieś pozy na plaży, wyczynia, gdzieś tam chodzi, pokazuje coś. I to jest zabawne. Ja bym namawiał kolegów, żeby te całe sesje teraz opublikowali, żeby wyszło na jaw, kto to właściwie jest. Ja jestem ciekaw, jak mają brzmieć przeprosiny, których się Powódka domaga, żeby umieścić tam na pierwszej stronie gdzieś w serwisie internetowym. To znaczy na przykład jak? Przepraszamy pana Powódkę za to, że napisaliśmy... Że niewłaściwe proporcje przyłożyliśmy, nadmiernie eksponując jego rolę w aferze, co samo w sobie jest, przyznacie państwo, jak człowiek niezorientowany na przykład weźmie takie przeprosiny i czy zaczyta, że o tym, że przepraszamy, że nadmiernie wyeksponowaliśmy jego rolę w aferze, no to też będzie ciekawie zupełnie. Nie, bo to jest chyba rodzinne. No, znaczy ta młoda pani, co tego bloga prowadzi, gdzie tam niby coś modnego pokazuje, chociaż moje córki mówią, że to badziewie jest, ale może to jest modne. Ale jest bardzo dobra parodia tego bloga, tak na tak, i ten młody, i ten starszy, i ta żona, bo ona też dzisiaj była na przykład w tej szkole, gdzie tam on reanimował jakiegoś dzieciaka. Ja nawet podejrzewałem, że ten dzieciak specjalnie zemdlał, żeby on mógł go reanimować. Nie, starszy, to byłaby fajna pokazówka. Jakbyś miał stać godzinę obok Donalda Tuska, też byś zemdlał. Ale można zemdleć z wrażenia od razu. A co, nie używa dezodorantu? Panowie... I tak nieuchronnie przeszliśmy od młodego Michała T. do Donalda T., któremu Antoni Macierewicz zagroził, że tak niedługo może być Donaldem T. I tutaj ale się prosi... jak starszy jest Donald, to młody jest jak? Michał Donaldowicz, tak? Michał Donaldowicz. Premierowicz. Teraz mówimy o Donaldzie Józefowiczu, jeśli mnie pamięć się nie myli. Józefowicz-Bąkowicz. Debata. Poważna sprawa, panowie, poważne. To poważna debata sejmowa się odbyła. Ja muszę powiedzieć, że nie chciało mi się jej za bardzo oglądać, bo tak z góry wiedziałem, co kto powie i mało tego, jak sprawdzałem potem w internecie, to właściwie wszystko było dokładnie tak, jak się spodziewałem, więc nie wiem, czy państwo się też pewnie spodziewali, w związku z czym nawet jak państwo nie oglądali, to wszystko wiecie. No i jest pytanie, czy dużo mamy do powiedzenia na ten temat, ale może przychodzi wam do głowy jakaś rzecz, której jeszcze nie wiemy. Znaczy ja powiem tak, że
jak Ewa Kopacz wyskoczyła z tym, że jest debata 8-godzinna, czytaj 16-godzinna, to mówię, o, jest coś podejrzanego w tym. Bo jeśli Ewa Kopacz coś takiego proponuje, chcą zrobić w konia opozycję i media. Oczywiście opozycja łatwo dała się zrobić w konia, media też, ponieważ przez pierwsze kilka godzin były nudne rozważania prawne, wszyscy wyłączyli telewizory, bo po co tego słuchać. Nie będą się przecież męczyć z tymi wypowiedziami. I ile można minut słuchać Donalda Tuska, że państwo świetnie działa, on za nic nie odpowiada i żeby się od niego odczepić, a prokuratura robi swoje. Mógł to powiedzieć jednym zdaniem w zasadzie, ale rozwinął to, więc on sam się rozwija, z tego wynika. No i opozycja dała się wpuścić w tę pułapkę. Jarosław Kaczyński chyba się zorientował po paru godzinach, wyszedł i na korytarzu dał głos, już nie chciał uczestniczyć w tym całym widowisku, bo o co chodziło? Właśnie o to chodziło, żeby zagadać sprawę, żeby pod koniec, pod wieczór już nikt nie wiedział właściwie, po co my się tam spotkaliśmy. Dlaczego tego miłego pana, 50-paroletniego, który z takim zapałem kopie piłkę na różnych stadionach, szczególnie w niedzielę, czepiają się jakieś dziwolągi i jacyś zawistnicy, którzy po prostu zazdroszczą mu po pierwsze kondycji fizycznej, figury, umiejętności gry w piłkę, biegania po plaży, opiekowania się wnukami. Czy mając te wszystkie atrybuty, trzeba się znać na rządzeniu? Po co? A potem jeszcze, zaraz chyba następnego dnia, nie, bo debata była w jaki dzień tygodnia? Ja byłem na wakacjach wtedy, dlatego w piątek. Potem chyba następnego dnia zaraz złośliwe gazety, następnego dnia albo po dwóch dniach złośliwe gazety, właśnie te takie złe gazety, które... polują nam Michała T. Donaldowicz, premierowicz, powódka pozywa, to opublikowały złośliwie te zdjęcia. Nie wiem, czy państwo to widzieli. To genialne zdjęcie, na którym ci burłacy w żółtych kamizelkach ciągną ten samolot OLT na lotnisku w Gdańsku. To była nowa wersja Trojki Chełmońskiego. No i to zdjęcie polecam, ono jest na pewno do znalezienia w internecie, bo ono właśnie tak w takiej bardzo syntetycznej postaci podsumowuje całą tę sprawę. Jest to rzeczywiście symboliczna sprawa dla firmy Amber Gold, która wymagała tego, żeby ktoś ją, ja nie wiem, czy ciągnął, czy pchał raczej, powiedzmy, ale to nie ulega wątpliwości. Ja mam wrażenie, że to... Przepraszam, mówię to z pewnym znudzeniem, bo mamy stale ten sam zestaw chwytów, już tak mówiąc poważnie. Chwyt z zagadaniem na śmierć był na przykład przy akta, tak? Pan premier zrobił jakiś tam czat, znaczy 10-godzinny, na który każdy oszołom mógł przyjść i zadawać pytania, w związku z czym pojawiło się mnóstwo idiotów tam plotących oczywiste androny, co całą tę sprawę rozmyło i skończyło, no może nie na niczym, ale niewiele z tego wyszło. Niczego oni nie czytają. Reakcja na pokazanie zdjęcia z tymi burłakami w żółtymi, prawda, z Trójmiasta, to oczywiście co? Paranoja. No tak, prawda, Macierewicz, wiadomo, że paranoik, to jest tak oczywiste, że nie trzeba tego tłumaczyć i w ogóle jak ktoś krytykuje premiera, to wiadomo, że jest to objaw schizofrenii bezobjawowej, to też już z dawna wiadomo, że tylko wariaci mogą też rząd krytykować. To samo zresztą mamy też dokładnie ten sam chwyt przy wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego, bo już wspomnę o też takim wydarzeniu ważnym w ubiegłym tygodniu politycznym, że też próżno by szukać jakiejkolwiek gazety po tej stronie rządowej, mainstreamowej, która by w ogóle traciła czas na mówienie, co tam ten Kaczyński powiedział. No wiadomo, no wariat, no wiadomo, że wariat. Jakby mówił o Smoleńsku, to by było, że wariat, że mówi o Smoleńsku. Ponieważ nie mówił za dużo o Smoleńsku, to jest, że przebiegły, prawda, bo milczy o Smoleńsku, czyli przebiegle ukrywa to, co jest najważniejsze. Mało tego, no jest... złośliwie nie zaatakował Donalda Tuska w tym przemówieniu ani razu. Czyli po prostu znowu maskę założył, no. I to już są jakby te chwyty takie, z którymi, no nie wiem, one są cały czas na jakąś tam część zabetonowanych umysłów skuteczne. Ja tutaj nie lubię używać określenia lemming, bo lemming to jest zupełnie jednak co innego. Lemming symbolizuje pewną bezmyślność, tak, te ptaszki, które tam skaczą w przepaść za swoim przywódcą. Natomiast tu mówimy o pewnym betonie, o ludziach, którzy... To jest taki objaw, prawda, ludzi, którzy tyle zainwestowali emocjonalnie w tę władzę,
że no jak prawda w Świętoszku Moliera, gdzie już ta biedna kobieta tam się pozwala Świętoszkowi macać na oczach męża, a on cały czas nie wierzy w to, co widzi na własne oczy, bo jest tak zauroczony Świętoszkiem. Więc to mamy taki typowy rudoogoniasty czytelnik, jak to Staszku nazwałeś, to jest taki człowiek, który zawsze uwierzy w to, że wszystko jest winą Jarosława Kaczyńskiego, że wszystko to jest paranoja, wszystko ten, więc nic, właściwie nikt tutaj nie wychodzi poza ten dyskurs. Opozycja jakoś nie potrafi się przebić, natomiast obóz władzy, trzeba przyznać, chyba wystrzelał już wszystko, co miał do wystrzelania, bo ja od dawna żadnego nowego chwytu nie widzę w ich propagandzie. Tylko obóz władzy myślał, że ten strach, który jest w tym obozie, na przykład w panu Pawle Adamowiczu, który ciągnął tę linę z takim wyrazem, jakby to nazwać, no ja miałem wrażenie, że on orgazm przeżywa, ciągnąc tę linę. Może to był jedyny jego orgazm ciągnąc tak wyglądał Marcinowi P. można różnych doznań, prawda? Doznawać. No więc on ciągnąc tę linę, to coś tam chyba było nie tak, bo następnych dniach zaczął się strasznie udzielać. Na przykład o 3 rano zerwał się z łóżka, żeby polecieć na Westerplatte występować w imieniu rządu do premierowi. Oczywiście, że nie chciał wstać o 3 rano, to po co ma wstawać. Więc on coś ma na sumieniu. A ja, żeby być wrednym jak te gazety i inne rzeczy, tak sobie poszperałem, co tam się działo w tym Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, bo Sławek Brylantyna Nowak, mój ulubiony minister, na brylantynie się zna świetnie naprawdę, nadaje się na ministra transportu, ponieważ może sprowadzać całe cysterny brylantyny. Absolutnie zarzuci Polskę brylantyną. Więc on się zna i on tam powiedział, że w ogóle nic, wywalili tego szefa lotnictwa cywilnego Grzegorza Kruszyńskiego 17 lutego, dokładnie 2012 roku. I on mówi, no przecież co się czepiacie, te firmy, które Amber Gold kupił, to miały licencje, koncesje na prowadzenie lotów, dwie takie firmy, no, Jet Air i druga się nazywała Yes Airways. No to przecież automatycznie się przedłuża. No to ja sobie sprawdziłem w prawie lotniczym i wcale nie tak automatycznie, ponieważ jest nowy podmiot i trzeba sprawdzić, czy ten nowy podmiot spełnia warunki. W prawie lotniczym jest paragraf, gdzie mówi się, że osoba, która jest w zarządzie, w Radzie Nadzorczej, w jakimkolwiek ciele, prokurentem jest, musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Ten pan, o matko, Marcin Plichta, miał to nieszczęście, zagapił i przez 3 miesiące był prezesem firmy, która ubiegała się o tę koncesję. Potem oczywiście mu szybko powiedzieli, żeby się wymeldował. I teraz, krótko powiem, następuje ciąg bardzo ciekawych zdarzeń. Wywalają tego Ryszarda Kruszyńskiego, Grzegorza Kruszyńskiego, wedle moich informacji właśnie po to, żeby załatwić tę koncesję w tym czasie, ponieważ on wykrył, że ten facet był karany i chciał mu cofnąć tę koncesję. I wówczas całe Ministerstwo Transportu i Urząd Lotnictwa Cywilnego pracuje na to, żeby temu facetowi umożliwić debiut 1 kwietnia. I to jest tylko mały początek tego, co udało mi się sprawdzić. Ja myślę, że jeśli się przyjrzeć tym wszystkim historiom, to takich numerów wyjdzie bardzo dużo i one nie tylko poprowadzą do jakiegoś tam Pawła Adamowicza, choć to ważna figura na Pomorzu, czy Sławka Brylantynę Nowaka, który jest szefem tej, jak to nazwać, no taka organizacja, co to tam omerta obowiązuje, o. Łysiak to nazwał w jednym z opowiadań organizacja nastawiona na maksymalny zysk przy minimalnych kosztach. To jest bardzo dobre określenie, znakomite, to jest znakomite określenie, więc wkrótce się okaże, że tam nie tylko ten od brylantyny, ale także ten od sportu też może nie jest wcale taki niezaangażowany, jak to się wszystkim wydaje. Jest tylko jeden problem. Tacy ludzie chodzą z pieniędzmi w walizkach. Niestety nie robią żadnych przelewów. I albo oni te walizki sami widział, albo nie. Wiedzą, sami najlepiej wiedzą, jak można ufać systemowi bankowemu. Wiesz. Ja jestem w stanie, jak sądzę, zrekonstruować z dużym prawdopodobieństwem. Gdyby na przykład doszło do tego przez jakąś pomyłkę i przeoczenie redaktorów z tej telewizji, która jest taka niezależna, o której wcześniej mówiłeś, że na przykład byłaby tego typu dyskusja i znalazłby się tam ktoś, kto by takie okropne spiskowe teorie snuł jak ty. No zawsze może się zdarzyć, ktoś nie dopilnuje i wpuści wariata na wizję, prawda?
to gdybym ja miał się wcielić... Pielęgniarze nie dopilnują, wyrwie się z kaftanem. Gdybym ja miał się wcielić na przykład, nie wiem, w Janinę Paradowską, powiedzmy, tylko na moment. Tylko tego na głosu moment, nie podrobisz. To bym nie powiedział... Nie, nawet nie będę próbował. Proszę sobie wyobrazić, że jestem Janiną Paradowską i no, mówię tak. Spróbuj. Panie redaktorze. Tak, nie. Nie, ale... Nie. Panie redaktorze, pan nie rozumie, że przecież chodziło o to, żeby na polskim niebie mógł się pojawić nowy, dynamiczny podmiot wożący ludzi. Takie linie lotnicze są bardzo potrzebne. Dlaczego miał w tym przeszkadzać jakiś urzędas, który bez sensu pilnuje procedur? Tylko taka mogła być motywacja działań Urzędu Ministerstwa Transportu i tak to należy rozumieć. Nikt nie sądził wtedy, że pan Michał P. ma za uszami takie właśnie historie. I dziękuję pani dobrze. Janino, poddam się leczeniu dobrowolnie. Ale na ochotnika do psychiatryka. Właśnie podprowadzamy hasło wieczoru, ale Łukasz, oczywiście idziesz na pewniaka tutaj, mówiąc o pani Janinie, bo to są dokładnie, pamiętam, teksty, którymi wyjaśniano, że dobrze zrobiono, że energią się wykazał młody biznesmen, znaczy nie wiem, czy tam młody biznesmen, że chciał zrobić wyciąg, który jest potrzebny, narciarski, a tam jakiś głupi urzędnik blokował wycięcie lasu, prawda? I to było bardzo fajnie. Oczywiście niezłomna pani Janina by to powiedziała, a w następnym zdaniu mogłaby powiedzieć, że przecież każdy od pierwszej chwili było widać, że ten Plichta to jest jeden wielki przekręt, bo nie można latać samolotami po 99 zł i tylko skrawnie, naiwni idioci mogli, prawda, powierzyć pieniądze i tego. I to też jest nudne niestety, bo to jest właśnie, że się tak wszystko powtarza, tak samo jak powtarza się często w kontekście tego modelu propagandy, z którym mamy do czynienia. Cytuję taki stary, a zgoła wręcz starozakonny kawał, jak to mówią Ickowi, że Icek, twoja żona to się z całym miastem puszcza, a Icek mówi, o też mnie miasto, cztery domy na krzyż, wielkie miasto, prawda? I ja słyszałem to w wersji 4000 mieszkańców. No nieważne ile. Ważne, że chodzi o to, że zamiast o konduicie pani Ickowej weksluje się rozmowę na przykład na to, że wyroki na Plichtę zapadały wtedy, kiedy ministrem był Ziobro, a co ma piernik do wiatraka, bo nie chodzi o to, kiedy one zapadały, tylko chodzi o to właśnie, że potem on z tymi wyrokami zajmował stanowiska, których zgodnie z prawem nie miał prawa zajmować i sąd powinien go nie zarejestrować, Urząd Lotnictwa Cywilnego powinien odmówić i tak dalej, a nie odmówił. I to już nie było niestety za czasów Ziobry. No więc odnotujmy taką ciekawostkę. A skoro jesteśmy przy panu Adamowiczu, to jest ciekawy przykład. Ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem w stanie rozgryźć, czy on jest taki cwany, czy on jest taki głupi, bo nie jestem w stanie zrozumieć afery z doczepieniem Lenina do Stoczni Gdańskiej. To jest już coś, co się wymyka wszelkiemu pojęciu, bo ja rozumiem przekręty. No to jest podłe, ale to jest, że tak powiem, zrozumiałe. Natomiast akcję taką, że pani nieznalazka odwieszania nie powiem czego w miejscach publicznych dostaje kasę, być może nawet bezpośrednio od Marcina P., bo od producentów filmów Wałęsa, tak, za zrekonstruowanie bramy w tym kształcie z 80 roku, i potem ten burłak naczelny odciągania samolotów, odciągnięcia liny Marcinowi P. robi taką akcję, że to trzeba zostawić tak, jak do tego filmu zrobili, bo to jest stan autentyczny z roku 80. No nie wiem, proszę sobie wyobrazić, że po produkcji właściwie po Czterech Śpiących, to ja sobie to umiem wyobrazić, ale nie było jednak tak, że jak produkowali film o generale Nilu w Warszawie, tak, i tam zrobili Adolf Hitler plac i ten hitlerowski pomnik na środku Placu Zwycięstwa, to potem by się pani Gronkiewicz-Waltz zaparła jak osioł, że to tak trzeba zachować po tym filmie, bo tak wyglądała Warszawa w 1944 roku i to tak ma być. To co na Szucha teraz mówię, będzie? Ja to na Szucha, no tak. Wróci trzeba... to samo? Jest szerokie to, bo trzeba też krzyże znieść sprzed Stoczni Gdańskiej, które tam w 80 roku przecież nie stały i mnóstwo innych takich rzeczy zrobić. Ja tylko mówię o tym w kontekście też pewnego wydarzenia tygodnia, też chyba dzisiaj ja przyszła mogę wiadomość, dodać, że... Mogę dodać małą metaforę? Tylko chciałem dodać wiadomość. Wiadomość jest taka, że dzielna policja, która nie ma czasu na różne działania, znalazła czas na to, żeby iść do siedziby Solidarności w Gdańsku i odebrać tego zabranego Lenina, to znaczy ten napis Lenina i ten order, prawda? I Arbacht, Mach, Frey, Rombnelli to znaleźli, ale tutaj pilniej znaleźli, bo Arbacht, Mach, Frey szukali dużo dłużej napisu niż
tego napisu, może dlatego, że tu było wiadomo, kto zabrał, czyli prawdopodobnie pan Burłak będzie jednak na swoim stanowisku trwał i uprze się i to przyszwajsuje z powrotem. Ale to może być bardzo zabawne, bo taki będzie serial. Oni przyspawają, potem znowu przyjdą ci z Solidarności i znowu tymi szlifierkami odrąbią. Albo może na przykład będzie warta 24-godzinna, jakąś agencję ochrony można podnająć bez przetargu, bo trzeba dać zarobić, prawda? I będą stali, będą pilnowali tego napisu 24 godziny na dobę. Zanim Lenina Staszek powie swój już go prawie mauzoleum Lenina, jak mauzoleum Lenina. Będzie warta 24 godziny. Zanim Staszek sobie pyta, ja chciałem zwrócić uwagę, że też jedną z takich w tej propagandzie nudnej, o której mówię, z takich osi tej propagandy, to było, że tutaj, prawda, mądra władza się zajmuje mądrym rządzeniem. To może troszkę zbladło ostatnio, bo już nawet Janina Paradowska czasami nie ma odwagi powiedzieć, że ta władza dobrze rządzi. A opozycja, no to właśnie tylko się zajmowała jakimiś pomnikami. No to właśnie zobaczmy, czym się zajmuje. Pani Gronkiewicz-Waltz z pomnikiem czterech śpiących, żeby go za wszelką cenę zachować i uniemożliwieniem za wszelką cenę jakiegokolwiek upamiętnienia katastrofy smoleńskiej w Warszawie w formie pomnika. Pan Adamowicz, drugi też czołowy platformer, się zajmuje upartym przywracaniem Lenina na Stoczni Gdańskiej. To jest bardzo konsekwentne realizowanie hasła nie róbmy polityki, róbmy świństwa, czy jak to tam było. Przepraszam, Staś. Co do pani Janiny, to tylko jedno zdanie, ponieważ sama mi powiedziała, że bierze Stilnox. Ci z państwa, którzy znają się trochę na farmacji, wiedzą, że ten środek nasenny wywołuje różne dziwne stany i potem się nie wie, co się robi, więc... A ona bez Stilnoxu nie zasypia, to przecież zrozumiała. Ale to dobrze, to znaczy, że się jakoś usprawiedliwia, że jak się jakoś usprawiedliwia, to jednak w głębi dusza jakieś sumienie posiada. Po prostu jest na proszkach, znamy to. Ja różne rzeczy wtedy rozumiem, natomiast... Nie, ale to już idziemy lisem, panowie, już nie wnikajmy, bo zaraz dojdzie... Próbuję się włączyć w umysł Pawła Adamowicza, co jest skomplikowane, bo taki prostak jak ja nie jest w stanie geniusza rozszyfrować, ale spróbuję. Za chwilę się państwo dowiecie, że on tego Lenina powiesił, uwaga, powiesił po to, żeby on wisiał, ponieważ lepszy jest Lenin, który wisi, niż taki, który stoi, leży, czy gdzieś tam jest zmagazynowany. Więc to jest metaforyczna zemsta na tym bandycie. On wisi, prawda? I to jest bardzo polskie zachowanie. Tak jak niektórzy mówili, że co się czepiacie tego Feliksa Dzierżyńskiego, który ma takie zasługi jak on? No, taka była wersja, rzeczywiście nikt tylu ruskich nie zabił, o tym chciałeś powiedzieć. Żaden Polak nigdy inny w dziejach. To jest jakaś, ale cytujemy to wyłącznie jako stary kawał. Natomiast skoro wspomniałeś o geniuszach, to mi się przypomniało jeszcze jedno pewne wydarzenie tygodnia, to znaczy mam wrażenie, że już zabrakło autorytetów w kraju. Są takie chwile, kiedy już jednak brakuje autorytetów od wytłumaczenia, że z tym Amber Goldem wszystko było w porządku, a co nie było w porządku, to też się nic nie stało. I wtedy jest niezawodny profesor Norman Davis, który tutaj z wyżyn białego człowieka przemawia. Mi się to bardzo podoba, bo to są takie misja białego człowieka. Po prostu Norman Davis jako biały człowiek nas uczy, że jesteśmy głupimi murzynami, ale znaczy, że nie, że są między nami tacy fajni murzyni, tacy dobrzy. No tak jak w Ameryce się mówiło na południu, że jest dobry czarnoch. Wiadomo, jaki dobry czarnoch. No ale ta reszta, no to jest oczywiście śmieszna, głupia. Największym przejawem śmieszności i głupoty w wywiadzie, którego biały człowiek udzielił, oczywiście komuś by innemu lisowi, jest taka teza, że... No, Donald Tusk jest po prostu tak najlepszym premierem w Europie i po prostu to, że Polacy tego nie zauważają, to znaczy, że narażają się na śmieszność w oczach białych ludzi. Ja muszę to z pamięci, co prawda, ale zacytować, bo jeżeli nie zacytujemy tego, to państwo nie uchwycą głębi przemyśleń Normana Davisa na temat Donalda Tuska. Otóż Norman Davis powiedział mniej więcej tak, ale to jest bardzo bliski cytat tego, co się znalazło dosłownie w wywiadzie, że on oczywiście nie uważa Donalda Tuska za Bismarcka, Churchilla czy Napoleona, ale jednak jest jednym z najlepszych premierów na pewno w Europie. Bez tego i... tego tam? Jednym z najlepszych premierów w Europie, ponieważ jest, uwaga, udany, kompetentny, miły oraz
taki zgodny, że nie antagonizuje, tak jak ta poprzednia władza. I to, to są przemyślenia Normana Davisa na temat Donalda Tuska. Więc ja pisząc taki krótki felieton, no właśnie też się zastanawiam, pani pyta, co znaczy udany. No nie wiem, ja przytaczam dosłownie, udany, kompetentny, miły. Miły jest po prostu. No i to stanowi o tym, że jest jednym z najlepszych premierów w Europie. Więc proszę Państwa, ja komentując dzisiaj to na Twitterze... Normana nie stać na mieszkanie w Warszawie i chce coś komunalnego dostać? Doszedłem do wniosku, że to jest bardzo przykre, ponieważ autor jednak paru ważnych i chyba dosyć udanych książek na temat polskiej historii wystąpił w roli trenera drugiej klasy Wacława Jarząbka. To jest jednak degradacja. To jest coś, co się nazywa wąską specjalizacją, tak? Ktoś może i tam w swojej dziedzinie, ja wiem, że historycy różnie mówią o Normanie Davisie, to znaczy pan Davis jest bardzo cenionym historykiem, ale nie ten, tylko jego brat akurat. No a ten jest cenionym w Polsce, bo biały człowiek, a chwali Polaków i to Polakom strasznie imponuje. Natomiast on najwyraźniej nie bardzo ma czas na czytanie rzeczy spoza swojej specjalności, czyli spoza głębokiej historii, bo ja rozumiem, że on z polskich gazet czyta wyłącznie Gazetę Wyborczą, to widać w tym wywiadzie, że jego wiedza na temat tego, jak się w Polsce dzieje, to jest wiedza klasycznego Leminga. Natomiast jako Brytyjczyk poddany korony brytyjskiej mógłby czytać na przykład The Economist, który bardzo... Największy wstyd jest taki, że to jest Walijczyk. Ja nie wiem, jak Walijczycy to znoszą, bo to porządni ludzie są zasadniczo. No ale w każdym się trafi, no, już nie generalizujmy. No, w każdym razie ja sobie tak zastanawiam się nad tym tezą, że to jest najlepszy premier w Polsce. No, rzeczywiście, jeszcze jedno drobne, najlepszy premier w Europie, tak? Rzeczywiście, no jeszcze jedno drobne wydarzenie, bo rok szkolny nam się właśnie zaczął, to przy okazji Polska Agencja Prasowa pewnie wskutek czyjegoś niedopatrzenia popatrzyła, jaki odsetek sześciolatków poszedł do szkół. Okazuje się, że praktycznie zerowy. To znaczy cała reforma, cały ten, przepraszam... No bo to jest rok zerowy. Że nie da się inaczej powiedzieć, ten cały burdel, którego pani Halna robiła w szkołach, był dokładnie po nic. Nic z tego nie wynikło. Mało tego, w 2014 roku, jeżeli do tego czasu nie będzie kolejnej reformy oświaty, a coś mi mówi, że będą dwie mniej więcej, to w 2004 roku powinny pójść w końcu dwa roczniki do szkół jednocześnie i wtedy się okaże, że nie mają gdzie pójść, ponieważ już szkoły pozamykano na okoliczność, że prawda, w ostatnich latach zamknięto w Polsce, już nie pamiętam w tej chwili, ale to było kilkaset szkół, prawda? 30 jeszcze parę tysięcy. Lat poczekają i 7 roczników pójdzie naraz, bez coraz mniej. Nie, no tutaj tu już rządzili tacy biali ludzie, którzy mówili, że ten naród w zasadzie nie potrzebuje, żeby do szkół dzieci posyłać, bo po co? No, po co to ma umieć czytać i pisać? Zobaczy wszystko, co trzeba, to mu się powie przez te szczekaczki, w tej chwili to przez telewizję i okej. Okay. Ale zastanawiam się, no takiego pola, naprawdę wiem, że może nie ma sensu się na poważnie wdawać w polemikę z panem profesorem Davisem, ale czy on widział w Europie takiego premiera, który by utrzymywał jako swojego rzecznika, sprawa bardzo symboliczna, faceta, który ma prokuratorsko orzeczone to, że fałszował papiery i kłamał potem pod przysięgą zeznając. Myślę o panu Grasiu oczywiście. Prokuratura to stwierdziła ponad wszelką wątpliwość, po czym natychmiast się przeraziwszy tego, co stwierdziła, umorzyła postępowanie, no bo to, że ktoś fałszował dokumenty spółki i kłamał, to nie jest żaden powód, żeby go oskarżać, chyba że byłby z opozycji. No chyba, ale... że ktoś fałszuje legitymację szkolną, tak jak ten od Antykomora, to jest bardzo poważne przestępstwo. Ale przecież żona się przyznała, że to ona się podpisała. Nie, ale więzienia dla staruchów są, a nie, czyli żona też naugała tak. Więzienia się są dla staruchów, ale to już zostawmy tego Grasia. No, przypomnijmy resort komunikacji, resort infrastruktury, który dostaje na tacy pieniądze na modernizację kolei żelaznych w Polsce i nie jest w stanie tych pieniędzy wydać, wydaje 2% z tych pieniędzy, które są, ponieważ nie jest w stanie przygotować papierów. To nie wynika z tego, że nie jest w stanie przygotować papierów. Nie jest w stanie przygotować przekrętów. To było bardzo skomplikowane. Staszku. Na drogi przygotowali przekręty. Dzisiaj przeczytałem w tej gazecie, co to państwo wiecie, że jedna firma ma 1,6 mld strat z powodu budowy tych rzeczy, że wszyscy stracili. Więc jak wszyscy stracili, to mi się stara mądrość żydowska przypomniała, to kto zarobił. No i oczywiste jest, kto zarobił. Na kolei nie byli...
poustawiani dostatecznie, żeby zarobić, nie, więc no to odpuścili sprawę. Jak z dawien dawna mówiono, dlaczego w Warszawie jako jedynej stolicy europejskiej nie ma lądowisk dla helikopterów na dachu, bo nikt z radnych nie wie, jaką się bierze łapówkę za takie lądowisko, no bo tego nie ma. Więc bez wątpienia to, że nie było jak na tym przekręcić, sprawiło, że nie było tak zwanej politycznej woli, żeby ten program uruchomić. Ale naprawdę, no już tak nie chcę dłużyć, po resortach patrząc, no, resort finansów od 2 lat nie jest w stanie urodzić rozporządzenia, które by mogło regulować sprawę parabanków. Cała histeryczna propaganda rządowa o tym, że parabanki, to głupi ludzie wierzą w parabanki, a głupi ludzie wierzą w parabanki dlatego, że ministerstwo od 2 lat nie jest w stanie urodzić tej prostego rozporządzenia, nie ustawy. Jeżeli jesteśmy przy Ministerstwie Finansów, to ja bym tutaj jednak chciał wziąć w obronę Jacka Rostowskiego, ponieważ on się okazał bardzo uczynnym człowiekiem i zaoferował, że on przedstawi podliczenie kosztów tych wszystkich obietnic, które Jarosław Kaczyński, tych planów, które Jarosław Kaczyński przedstawił w swoim przemówieniu. Więc tutaj bardzo piękny gest, prawda, rządzący wychodzą w stronę opozycji i zamierzają ją wyręczyć w tych żmudnych kalkulacjach, prawda? Tak, to wzruszenie jest, odbiera mi mowę. Bardzo, bardzo smutne, że nie wpadli na to, żeby obliczyć swoje koszty swoich rządów. Ale druga mi się takie powiedz, Bożena Dykiel w jakimś takim niezbyt mądrym, ale czasem zabawnym filmie mówiła zawsze: podłość ludzka nie zna granic. Prawda? Chciałbym, ale już nie będę kontynuować tej wyliczanki, bo naprawdę... Bo i tak Norman Davis tego nie obejrzy. Ale ja mam proste wytłumaczenie, jeśli pozwolisz, Rafale. Ale jakby mi ktoś Davisa wskazał jeden resort, jednego nominowanego przez pana Tuska ministra w poprzednim rządzie czy w obecnym, który by się nie okazał katastrofą. Ja wiem, że to wszyscy mówią o pani Bieńkowskiej, to o niej Staszek już kiedyś taką całą listę jej sukcesów wymienił. No a co do sukcesów Michała Boniego, no to najlepszy świadczy o tym, że w 1979 roku według rankingu ONZ byliśmy 33. państwem na świecie pod względem informatyzacji, a w tej chwili jesteśmy w tym samym rankingu na miejscu 44. Wyprzedziły nas kraje środkowoazjatyckie. Czepiasz się Michała Boniego, ponieważ ma ewidentne osiągnięcie. Ma trzecią żonę, całkiem nowo. To już przeszliśmy do takiej prasy. Po co się zajmować resortami? Ale ja może wygłoszę jeszcze wydarzenia. Króciutką swoją interpretację tego, po co Norman Davis to robi. Otóż on robi to po to, żeby zostać dworskim uczonym, ponieważ w Wielkiej Brytanii jako normalnym kraju premier ani nikt, ani królowa, ani nikt z dworu w ogóle się nie przejmuje, że istnieje jakiś Norman Davis czy cały legion innych historyków i ich byt jest im kompletnie obojętny. Coś tam sobie dłubie, niech sobie dłubie. Natomiast w Polsce ma szansę stać się i stał się przez te ostatnie kilkadziesiąt lat od 1989 roku bożyszczem, tłumów, bogiem. I po co mu się podlizywać Davidowi Cameronowi czy komukolwiek? Podliże się Donaldowi Tuskowi, ma status w tym kraju super celebryty, geniusza historycznego i tak dalej. No i tutaj już te symbiozę już widać, ponieważ ja mam jako osoba będąca na Twitterze, obserwuję również różnych, no tych przedstawicieli rządu, którzy jeszcze mi nie poblokowali dostępu. Więc zobaczyłem właśnie Marcina Bosackiego, rzecznika Radka Sikorskiego, bo samego Sikorskiego nie mam dostępu, jak państwo pewnie wiedzą, do jego prywatnego konta, na którym podaje publiczne wiadomości w godzinach pracy. Nie mam dostępu niestety, ale mam do Marcina Bosackiego. Marcin Bosacki dzisiaj rano umieścił od razu link do takiego streszczenia tego wywiadu z informacją: Norman Davis jak zwykle rozsądnie. I właściwie ja myślę, że na tym, bo to tajemnica popularności, przypomnę, no Norman Davis jeszcze sprzedał chyba ze 300 czy 400 tysięcy egzemplarzy książki. Dla mnie to jest jeden z takich w Polsce. Więcej, ponad milion. Może, nie, no to już liczysz łącznie tytuły wszystkie. Natomiast mówię o jednorazowym nakładzie. Jest takie zjawisko ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski, traktując ją tak jak niejaki Miro Drzewiecki z Florydy, jeśli jeszcze państwo pamiętacie taką postać. Na zasadzie takiej, że no, na Zachodzie to ja kariery nie zrobiłem i nie zrobię, ale tutaj przyjadę, pokażę, że jestem białym człowiekiem i te dzikiusy z nad Wisły to kupią.
jakiś włoski hydraulik przyjechał tu, zaśpiewał, był sławnym piosenkarzem zachodnim, chociaż w życiu nikt o nim w rodzimych Włoszech ani nigdzie na świecie nie słyszał, tylko w Polsce był wielkim piosenkarzem. To ten mecz słynny otwierała taka pani, o której nikt nie słyszał jako piosenkarca, a w Polsce gwiazda. No więc są tacy pisarze na przykład, którzy są autorami mega bestsellerów w Polsce, bo są Amerykanami. Ale w Ameryce o nich nikt w życiu nie słyszał, prawda? Już nie chcę tam męczyć państwa nazwiskami. I zdaje się, że pan Norman Davis jest ukoronowaniem tego zjawiska, że tutaj można przyjechać po prostu i z pozycji białego człowieka można Polaków pouczać, nawet nie mając zielonego pojęcia, o czym się mówi, bo w tym wywiadzie widać, że on po prostu nie ma zielonego pojęcia o tym, co się w Polsce dzieje, jakie są konkretne wyniki tych wszystkich reform i braku wszystkich reform, które Tusk obiecywał albo które zapewniał, że ich nie zrobi, bo jest taka prawidłowość, prawda, że jak czegoś nie mówił, że zrobi, to zrobi, a to, co mówił, że zrobi, to nie robi. I tak sobie można pogadywać. Ja myślę, że to jest tak fajne, że są cały czas tacy biali ludzie, którym się to chce przyjeżdżać, którym się chce na nas robić kasa bubu. Polecam taki wywiad w Rzeczpospolitej na temat... Tam zachodni ekspert mówi na temat tego, jak masowo jest w tej chwili drenowany pieniądz z polskich banków do zachodnich central. Też sobie za bardzo nie zdajemy sprawy z tego, że wszyscy ci idioci, którzy zauroczeni, bo się ludzie śmieją, że ktoś się nabrał na Amber Gold. A ja zawsze mówię, że od parabanków jest bardziej instytucja bandycka w Polsce, czyli te banki bez przyrostku para. To, co one wyrabiają u nas w tej chwili, po tym, jak zostały posprzedawane. Amerykanie mówią, że są dwie kategorie prawdziwych bandytów. Ci z banków i ci, co powódce pozwy piszą. No, więc profesor Rybiński tu użył takie określenie banksterzy. I rzeczywiście już nie chcę tego, nie chcę się o tym rozwodzić, ale polecam informację o tym rzeczywiście, ile pieniędzy z takich prostymi metodami jest, bo to dotąd były wyprowadzane z Polski pieniądze no, różnymi sztuczkami, prawda, z moim ulubionym mykiem, jakim jest rebranding tak zwany, że se firma od siebie kupuje samą nazwę, markę, która jest w Polsce kompletnie nieznana i płaci za to miliardy i w ten sposób... A po co ten włoski bank właśnie sobie znaczek zmienił na taki podobny do butów sportowych Nike'a? No różne takie można robić sztuczki, ale włoski bank to już w tej chwili wyprowadził kasę zupełnie na rympał, bo dostał na to zgodę, żeby się, prawda, dokapitalizować centralę, tak. Że w pewnym momencie, jeżeli dojdzie, oczywiście nikt nie życzy, ale jeżeli dojdzie w Polsce do jakiegoś tąpnięcia i lemingi się rzucą do bankomatów, to bankomat im pokaże takiego jednorękiego bandytę, ponieważ ta cała kasa to już jest tam. A tu to jest spółka komandytowa, która jest rejestrowana na teren Polski. I niestety, co jest najgorsze w banku? Jak w banku włożymy oszczędności i bank szlak trafi, to oszczędności nie ma. A jak w banku mamy kredyt, to zawsze on może 5 razy zbankrutować i zawsze jakiś syndyk się po ten zwrot tego kredytu zgłosi. Więc to jest takie... Podczas tej debaty w Sejmie dotyczącej Amber Gold, tam padły takie znamienne słowa, jak to Komisja Nadzoru Finansowego fantastycznie działa, jak daje zalecenia, przez co utrudniła akcję kredytową. Tylko że to nie wygląda wcale tak słodko. Chodziło o to, że nie ma kasy na dawanie kredytów. Przepraszam, zwykłym, głupim ludziom, skoro trzeba dawać państwu kasę na obligacje i trzeba kupować dług państwa, który jest przecież przewidywalny, łatwo sprzedawalny i trzeba wysyłać kasę zagraniczną do central, to po co sobie zawracać głowę kredytami dla jakichś tam durniów, którzy jeszcze wierzą w system bankowy. Przepraszam, że mówię tak brutalnie, ale to jest a propos że kapitał nie ma narodowości. Kapitał ma narodowość i służy tej narodowości, pod której jest szyldem. Co nawet Jan Krzysztof Bielecki ostatnio. Reszta to są kolonie po prostu. Przyjeżdżają sobie biali ludzie i tym murzynom czasem coś rzucą, a czasem nie. Także możemy się kąpać w szklanych paciorkach. Ja chciałem zrobić z tego puentę taką, bo trochę się raz gadałem o tych bankach, to może następnym razem jeszcze powiemy, ale szklane paciorki są, biali ludzie do nas przyjeżdżają. Czasami są to takie szklane paciorki intelektualne, jak profesor Davis. Łukaszu, czy masz jakąś puentę, czy już na tym ja chcę? Bo ja się cieszę, że mamy najwybitniejszego premiera w Europie, ponieważ wreszcie mamy coś najwybitniejszego. Jarko, chciałem powiedzieć, że tam jeszcze w tym wywiadzie zachęcam państwa do lektury, bo on jest bardzo śmieszny, są też inne przemyślenia, na przykład takie, że większość Polaków ma już dość PiSu i to jest bańka mydlana, która musi pęknąć. No nie, i inne bańką takie myślaną jest Smoleńsk. Smoleńsk, to już tak, no, ale to już to tak podsumowuję. W każdym razie zachęcam do lektury.
Białego człowieka zawsze warto posłuchać. Doświadczenie historyczne uczy, że jak mu się białe te paciorki kończą, a nie zdąży w porę stąd prysnąć, to jeszcze można go do kotła wrzucić i zjeść przynajmniej. Wtedy jest jakiś pożytek dla miejscowych. Oczywiście mówię to tylko wyłącznie w sensie metaforycznym.